Władysław Ludwik Anczyc, księżniczka Głogu. Był sobie raz król i królowa. Nie mieli oni wielkiego królestwa, ale za to bardzo piękne, prześliczne ogrody i łąki, ogromne lasy pełne zwierzyny, rzeki obfitujące w ryby, a już owoców przepysznych, winogron, pomarańcz, melonów, brzoskwiń, moreli, wiśni, takie mnóstwo, że je prawie rozdawano za darmo. Słowem, w tym królestwie niczego nie brakowało, chyba ptasiego mleka. Król był bardzo dobry, bo się nawet gniewać nie umiał. Królowa tak miłosierna, że w całym państwie ani jednego ubogiego nie było. Naród wreszcie tak poczciwy, że od niepamiętnych czasów wszystkie więzienia stały pustkami, a szynku, karczmy, nawet i wódki w całym państwie nie znano. Jedna tylko rzecz trapiła srodze króla i królowę. Nie pobłogosławił Pan Bóg ich związku dziadkami. Smutno było w przepysznym zamku królewskim. Szczebiotanie dzieciny nie przerywało ciszy, jaka panowała we wspaniałych komnatach. Na próżno król zwoływał największych mędrców ze wszystkich stron państwa. Nadaremnie udawał się do najpobożniejszych kapłanów, ażeby wybłagali dla niego dziecinę. Próżno spał hojnie jałmużny, lata upływały, a upragnionego potomka nie było. Jednego dnia smutna królowa, przechadzając się nad brzegami pięknego jeziora, nad którym stał zamek królewski, spostrzegła gromadkę pastuszków, którzy, otoczywszy małą sadzawkę, rzucali z zawziętością kamieniami do wody. – Co wy tu robicie? – zapytała pani, przybliżywszy się do nich. – Zabijamy czarownicę – odpowiedział jeden z chłopców. – Patrz, jaśnie wielmożna królowo, jaka to szkaradna ropucha wychyla łeb z wody. – Już ona niejednego oczarowała – odezwał się drugi. – Kryje się ciągle pod wodę, pod kamieniami, ale już ja jej dogodzę. To powiedziawszy, naprężył łuk i już miał wypuścić ostrą strzałę, gdy królowa, pochwyciwszy go za rękę, zawołała – Ani się wasz, nie stworzyłeś. Nie zabijaj. Ty nie dałeś jej życie, a więc nie masz prawa zabijać biednej ropuchy. Ależ to czarownica! Wrzasnęli chłopcy. Precz stąd, próżniaki! Zawołała królowa, bo was wszystkich każe wsadzić do kozy. Chłopcy rozbiegli się w mgnieniu oka, a żaba, podpłynąwszy ku brzegowi, rzekła: Bóg ci zapłaci, dobra pani, za to, żeś mi ocaliła życie. Zatrzymaj się tu chwilkę, a ja ci za to dam podarunek 100 razy więcej wart, aniżeli wszystkie skarby świata. Ropucha znikła pod wodą, ale po tej chwili pojawiła się znów, popychając przed sobą maluchną dziewczynkę przecudnej urody. Nie była ona większa od żaby, ale prześliczna jak aniołek. Złociste włoski otaczały twarzyczkę jej rumianą jak jabłuszko, ciałko miała bieluchne i delikatne, a oczęta czarne błyszczały jak dwie gwiazdki. Oto masz upragnioną córeczkę, zanieś ją swemu mężowi i cieszcie się oboje. Królowa aż krzyknęła z radości na widok prześlicznej dziecinki, pochwyciła ją za ręce i tysiącznymi pocałunkami okryła. Jeżeli się wychowa szczęśliwie, mówiła dalej żaba, będziecie mieli wielką pociechę, ale strzeżcie jej jak oka w głowie, gdyż wielkie niebezpieczeństwo jej zagraża. Królowa podziękowała żabie i tuląc dziecię do łona, biegła do zamku, wystawiając sobie radość ukochanego małżonka. Jedna rzecz tylko zmniejszała jej radość, a mianowicie, że dziewczynka była bardzo maleńka. Lecz nim królowa doszła do bramy, mała podrosła do wielkości zwyczajnego niemowlęcia. Król, zobaczywszy córeczkę, podskoczył pod sufit z radości.
zbiegli się panowie i damy dworskie, wydając wesołe okrzyki. Natychmiast rozesłano gońców po całym państwie, ażeby ogłosili narodowi tę wesołą nowinę. Urządzono po całym kraju wspaniałe uroczystości, bale, uczty, iluminacje. Wszędzie obchodzono wesoło urodziny córki królewskiej. Przepowiednia tylko żaby, że królewnie groziło jakieś wielkie niebezpieczeństwo, zasmucała oblicza dostojnych małżonków. Więc król zwołał najuczeńszych mężów z całego państwa, ażeby zasięgnąć ich rady, jakiego to rodzaju niebezpieczeństwo może spotkać jego córkę. Naradzali się przez 3 dni i noce, nie śpiąc i nie jedząc, ale nic uradzić nie mogli. Strapiony król kazał przywołać 100-letniego astrologa, to jest wróżbiarza, który z gwiazd wyczytywał losy ludzkie. Staruszek, pomierzywszy gwiazdy, stanął przed królem i rzekł: miłościwy królu, nieszczęście spotka twą córkę, ale dopiero po skończeniu lat 15. Jakie to będzie nieszczęście? Tego w gwiazdach wyczytać nie mogę, ale się strzeż. Czy nie można tego nieszczęścia odwrócić? Zapytał król. Odwrócić nie można, ale zmniejszyć może się uda, odpowiedział starzec. Jakiegoż więc mamy użyć sposobu, aby je zmniejszyć? Za 13 lasem i za 13 górą mieszka w krainie Wasy z Gutów 13 wieszczek. Posiadają one nadziemskie tajemnice i może potrafią Ci dopomóc, najmiłościwszy Panie, w Twoim strapieniu. Pamiętaj jednakże, królu, abyś je przyjął godnie i po królewsku, a uraczył jednakowo, chociaż to bowiem są siostry, jednakże bardzo obraźliwe i gdybyś której nie uczcił jak należy, może spaść na twą głowę wielka burza. Król natychmiast wysłał liczny orszak rycerzy do państwa Wasy z Gutów, którzy przebywszy 13 lasów i 13 gór, znaleźli wreszcie 13 wieszczek, zamieszkujących wnętrze olbrzymiej skały. Była w niej grota, której powała i ściany iskrzyły się od drogich kamieni. W tej to grocie na 13 szczerozłotych krzesłach ustawionych w półkole zasiadały mądre niewiasty. Każda z nich miała na sobie powłóczystą szatę innej barwy, po której spływał drogi płaszcz. Każda trzymała w ręku złotą czarodziejską laseczkę, a wszystkie były sędziwe i pomarszczone i tak stare, że najmłodszej liczyć było można co najmniej 90 lat. Naczelnik poselstwa margrabia Paluch, wprowadzony przez szkarłatnego karła, stanął w półkolu i skłoniwszy się nisko, chciał oznajmić, po co przybył, lecz najstarsza wieszczka dała znak ręką, ażeby milczał, a sama odezwała się: Wiemy, kto jesteś, skąd i po co przychodzisz. Wracaj do domu i oświadcz swojemu panu, że zanim księżyc odwróci rogi na dół, przybędziemy do jego zamku. Margrabia Paluch skłonił się do ziemi, a opuściwszy grotę, wsiadł na konia i z całym orszakiem pędził dzień i noc z powrotem. Musiał się tak śpieszyć, gdyż za 2 tygodnie nastąpić miała ostatnia kwadra, a do domu mieli przeszło mil 200. Koniec części pierwszej.